Siema, tu Selena. Wreszcie doczekałam się po ponad roku mang. Kupionych mang i mogę wreszcie zrobić unboxing. Yeah! Doliczyłam się 77 mang zamówionych, ale nie wszystkie są dla mnie. Kilka jest dla Magic, właśnie z mojego człowieka z ekipy. Kilka jest też dla mojego narzeczonego, a tak to reszta cała dla mnie. I oczywiście nie omieszkam wam te mangi pokazać. Najpierw zobaczymy, jak rozpakowuję je z pudełka, a potem jak już ułożone położę, pokażę wam z biurka. No dobra, zaczynamy. Otwieranie paczki, ona jest cholernie ciężka. Więc to jest po prostu masakra. Jak zwykle z takimi ładnymi taśmami Vaneco. Jeśli słyszycie jakieś takie szumy w tle, to po pierwsze mam otwarte okno, a po drugie mam włączony wiatrak, więc sorry. Ale pomimo, że pogoda dzisiaj paskudna, jest dalej duszno. No dobra. Jak to pięknie wygląda. Ja takie widoki miałam bez przerwy, jak pracowałam w Vaneco co rusz albo otwierałam. No raczej nie otwierałam takich paczek, tylko bardziej wypakowałam, więc taka ilość to dla mnie normalny widok. O, to są chyba te. Do Adolfów, tom drugi, to jest dla mojego narzeczonego, to jest jego pozycja. Fajnie, bardzo to się fajnie prezentuje, fajnie to wygląda. Przyciemniłam troszeczkę obraz. Sandstone dwa razy, jeden to dla mojego narzeczonego, drugi to po prostu już inna sprawa. Re:Zero, tom drugi. Nie pamiętam, czy to było dla mnie, czy to było dla kogo to było właśnie, bo większość z tego jest dla mnie, trochę jest dla Magic, a odrobinkę jest dla mojego narzeczonego. To nie pamiętam, czy to było dla mnie, czy dla Magic, możliwe, że dla niej. Bo ja nie pamiętam, żebym to zbierała. O, strażnik domu Momochi. Nie wiem od już które tomy. Szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Stawiamy z boku. Tego Re:Zero tom drugi też stawiam z boku. Bakuman. Jedynka i dwójka. W większości tutaj będą mangi Vaneco, ale kilka z nich mam z JPF-u. Ale to tylko kilka z nich. Bakuman jest na 1000% dla mnie, podobnie jak Karneval. Tu jest 17 tom. Kolejne Re:Zero, tom pierwszy tym razem. Bakuman, tom czwarty, Kitku. Ja cię proszę. Ja, karton będzie twój, obiecuję. Ale daj mi wszystko wypakować. Bakuman, tom piąty. Mogą tu oczywiście być nie po kolei, bo nie wyciągam po kolei. Kuros Basket to na pewno jest Magic, bo ja tych sportowych no nie jestem ich fanką. 26, 27 i 27. To są te numery. Dalszego ciąg 28.
Tutaj jest 29. Też nie dla mnie, bo ja Kuroshi Tsuji nie czytam. Ale tylko jeden tom, to jest 26 tomik. Inspektor Akane Tsune... Co? Tsunemori. Też raczej nie moje, bo nie kojarzę w ogóle. 1, 2, 5 i 6. Tokyo Ghoul Codzienność to jest moje, chociaż nie czytałam jeszcze Tokyo Ghoula, ale zbieram, powiedzmy. Are You Alice? 10, 11 i 12. Love Stage, tom 6. Folii ładnie zapakowany. Tokyo Ghoul 11 i 8. No mówię tutaj nie po kolei. Tak jak wyciągam, tak wam pokazuję. Pandora Hearts 23 numer i 24. Taki gruby, gruby. To już jest chyba wszystko. Z tego co pamiętam, to Pandora chyba tylko ma 24 tomy i to jest już... już komplet mojej kolekcji z Pandora Hearts. Więc fajnie, bo dobrze jest zakończyć już jakiś numer i mieć go w komplecie. Mój ukochany Deadman Wonderland. 12. Oczywiście tu się przewijają też inne tomy tego. I też będą też inne. O, w dalszym ciągu tego ten inspektor, tom pierwszy. Bakuman tom trzeci, bo ja mam tego Bakumana kilka jakoś pierwszych numerów od razu zamówionych. Nie miałam ani jednego Bakumana do tej pory. No ten inspektor dalej, tom drugi, tom trzeci, tom czwarty, to już mi się tutaj znalazły właściwe po prostu. Właściwe te. Sprawdzę. Dajcie mi sekundkę, sprawdzam tylko kamerę, czy mi nie za bardzo się świeci. Uno momento. Nie, dobra, bo taki unboxing z takim światłem robi pierwszy raz, więc nie chcę robić stop klatki, a jednocześnie nie chcę tak robić na czuja, żeby się potem coś schrzani. Co dalej? Dragon's Rioting, nie wiem jak to się wymawia. Na początku ja to zbierałam, bo mi tam Monia sprzedawała tam zwanego swoje numery, ale jakoś tak stwierdziłam, że raczej to jest bardziej dla mojego narzeczonego, bo są jakby nie było cycki. Chociaż nie, kreska jest w sumie ładna, zobaczcie. Ja lubię ładnych chłopców, a to są naprawdę fajne sprawy. Bardzo w stylu Beyblade'a, tylko wersja nowsza, więc może się zainteresuje, który to jest tom 9. Mamy dwa pierwsze numery. Tu jest 8 i 9. Zerowa Maria i puste pudełko, tom 7. Oj, przepraszam, moja kubka mam właśnie runęła. Dobra. Zerowa Maria i puste pudełko, tom 5. No powiedzmy tom, książka, no nie no tom. Tu już się też będą przewijać też z JPF-u. Wreszcie po latach Judge, po prostu. Ja mam tylko jeden numer, pierwszy numer nie czytałam, bo chcę zebrać więcej i mam drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty, zaraz wam pokażę. Po prostu wreszcie, po tak długim czasie. A może pokażę tak. Tu jest tom drugi, tom trzeci, tom czwarty, tom piąty i tom szósty. Troszeczkę tak w folii. Bardzo lubię tego autora, bo to jest autor Daupt. Bardzo lubię tego autora i bardzo lubię tą kreskę. W dalszym dalej jest Resident Evil tom 5. Brakował mi tylko tom 5. Mam 4 tomy, brakowała mi tylko 5.
Cowboy Bebop. Kiedyś miałam tą mangę, ale ją sprzedałam. Teraz to mój narzeczony chciał tą mangę, żebyśmy ją zebrali. Mi się kinówka podobała, ale manga niekoniecznie i się po prostu jej pozbyłam dawno temu. Więc zamówiliśmy ją jeszcze raz, a to jest po prostu taka nówka sztuka. A, teraz tak patrzę, że nie ma obwoluta. Ja miałam chyba kiedyś taką wersję z obwolutą. No, tak to. Z obwolutą, jeszcze tą starszą wersję. Ku Sweeper, oczywiście autorki Dengeki Daisy. Coś mam tutaj, karteczkę, przepraszam. A, tu mam tylko wypisane tomy. Sylwia mi zostawiła. Ku Sweeper. Mówię, autorki Dengeki Daisy, po prostu ja powiedziałam, że ja tej autorki biorę w ciemno. Ja nawet nie czytam fabuły, nawet nigdy nie czytałam, o czym to jest. Opisu żadnych z internetu. Powiedziałam, że jeśli to jest ta autorka, Kyosuke Motomi, to ja biorę wszystkie jej tytuły w ciemno. I tak, mam jedynkę, dwójkę i trójkę. Mówię, więcej mi nie trzeba. To jest ten przykład, kiedy widzę autora, biorę. Po prostu biorę. Deadman Wonderland 13, taki jeszcze troszeczkę czuję, że zakurzony. Taki delikatnie taki meszek, taki meszek czy kurz? Czy coś? No bo te mangi stoją na półce, więc wiadomo. Dalej. Tokyo Ghoul tom 9. Tutaj widzę karnewale. Tutaj 18, 19. 20. Dalej, Love Stage tom 7. O, to chyba nie jest moje. Przepraszam, muszę odebrać. Czekam na ważny telefon. Będę robiła jeszcze jedną stopklatkę, bo to jednak nie był ten telefon, na który czekam. A mówię, nie chcę robić za bardzo tych stopklatek. Nie umiem tego wymówić. Google Stay Dogs. To jest właśnie, to na pewno nie jest dla mnie. Bo ja tego tytułu w ogóle nie widziałam. Ja w ogóle nie interesuję się aktualnymi tytułami, dopóki nie skompletuję poprzednich. I co tu mamy? Ten tytuł jest 6, 7, 8 i 9. To są te numery. Później wam jeszcze dokładniej poukładam i dokładniej jeszcze pokażę te tomy. Poza tymi w zasadzie, którymi są dla Magic, bo ona za chwilkę je odbierze w sumie. Zerowa Maria i puste pudełko, ciąg dalszy, no to jest drugi tom. Trzeci, czwarty, no i szósty. To w ten sposób. O. Tak. No i tak. To już się powoli zbliżamy do końca. To jest ten Dragon's Ryotink, kurde, aż wtedy, że nie wiem. Trójka, czwórka, piątka, szóstka i siódemka, o. No tak, trójka, czwórka, piątka, szóstka i siódemka. Teraz, żeby troszeczkę pozbierać inne, ojejku, aż się trochę obwoluta uszkodziła. Another, trójka i czwórka. To też chciałam po prostu zebrać, zanim tu będę musiała, widzę, tu jest nie tak jest obwoluta, ale to już jest wina JPF-u. Andrew ode mnie usłyszy, bo już mu mówiłam, jak to było z obwolutą do tego, do Death Note'a, które nam przysyłali. Wtedy, kiedy jeszcze w Aneko pracowałam, to tu jest po prostu podobnie. Będę musiała tą obwolutę trochę naprawić. No ale w każdym razie jest Another, trójka i czwórka. I też z JPF-u ostatnie, Gra w Króla. Nie czytałam tego, ale chcę przeczytać. Mam tylko pierwszy tom. Teraz dokupiłam drugi, trzeci, czwarty, no i piąty, ostatni. I teraz dzięki temu mogę zacząć czytać. I słuchajcie, to jest już pusty karton. Gotowy dla kota. Tyle to, jeśli chodzi o unboxing. Widzieliście wszystkie numery, które wyjęłam razem z wami. Zapraszam was do siebie tu z powrotem. Okej, wybaczcie za bałagan.
Pokażę Wam teraz wszystkie dokładnie mangi, jakie dostałam, mniej więcej poukładane na serię. Nie ma tylko tych mang, które były faktycznie dla Magic, ale ich było dosłownie kilka. Ten Kurobasket, jeden Sunstone, tam ta seria, której nie potrafiłam wymówić. A tak to całą resztę pokażę Wam jeszcze raz. Are You Alice? Zbieram to, znaczy zbieram, no, jako tako to zbierałam. Stwierdziłam, że dobra, to dorzućcie Mimonia jeszcze do zamówienia. Zobaczymy. Nie wiem jeszcze, czy mi się to sprawdzi. Mam zamówione 10, 11 i 12 tom. Nie pamiętam, żebym miała poniżej 10. Chyba nie mam tego aż tak dużo, może ze 2 tomy. Nie wiem, zobaczę. Jeśli będę chciała to zbierać, to będę. A jeśli nie, no to ewentualnie Are You Alice wykorzystam do jakiegoś konkursu. Zobaczymy. W każdym razie... mam te tomy. Kolejną serię to jest właśnie Cuckoo Sweeper. Wszystkie 3 tomy, tak jak Wam tutaj pokazywałam. Wszystkie 3 tomy. Tutaj, właśnie tej autorki. Love Stage 6 i 7, ponieważ no tam do 5 to już miałam. Będę pokazywać Wam trochę szybciej, bo tak przy rozpakowywaniu bardziej pokazywałam. Bakuman, pierwsze 5 tomów, nie czytałam tego jeszcze wcale. I postanowiłam, że jak już będę, to od razu po prostu większą ilość tomów. Dragon's Rowling jest zdecydowanie dla mojego narzeczonego. Tutaj 2 pierwsze tomy już mieliśmy, więc zamówiłam od 3 do 9. To zdecydowanie też jest dla niego ta cała seria o tym inspektorze i te 2 tomy, podobno to jest właśnie, to wygląda tak samo, bo to jest podobno to samo, ten psychopas, pierwsze 2 tomy i ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak, 6 tomów tego. 5 tom Resident Evil do kolekcji, bo mi brakował tylko ten tom ostatni. Cała seria Cowboy Bebop. Ja mówię, kiedyś tą starą serię z wersji, kiedy jeszcze były woluty. Ta jest kartonowe, są pudełka, więc zupełnie nowe wydanie. O wiele ładniej to wygląda, jeśli chodzi o papier. Ale tak jak powiedziałam, kiedyś miałam, tylko że się pozbyłam, a teraz to mój narzeczony chciał, więc gdybym wiedziała, to bym się wtedy nie pozbywała. No ale cóż. Karneval 17, 18, 19, 20. ReZero, 1 i 2, jednak to jest moje, bo się nigdy tego nie przyznaję. Chyba że faktycznie to zamówił mój narzeczony i ja po prostu no, jakoś wyparłam. Nie wiem, albo on to zamówił, albo ja to zamówiłam. Nie wiem, bardzo możliwe, że on. Więc wiesz, więc 2 tomy, no. ZPF-u Another 3 i 4. Do Adolfów tom 2, to jest dla mojego narzeczonego, bo on to tam chce zbierać. Deadman Wonderland 12 i 13, ja to też zbieram. Pandora Hearts 23 i 24, to jest już chyba ostatni tom, jeśli dobrze pamiętam, ostatni taki gruby, gruby, mega gruby. Ile on jest droższy niż te standardowe, ale o jakieś 5 zł jedynie. A ten, ale dobrze mieć tą całą serię. Tokyo Ghoul, 8, 11, tutaj co jest, 9. 8, 9, a ten... Jakoś mam coś nie po kolei, muszę później sprawdzić dlaczego. I ten... codzienność. Z tego jestem szczęśliwa, właśnie z Judge'a. 2, 3, 4, 5, no i 6, to jest chyba komplet. 1 mam i wreszcie będę mogła to zacząć czytać, bo Doubt mi się bardzo, bardzo podobał. A w Judge'u podobno jest wszystkiego więcej. Dalszy ciąg, Strażnik Domu Momochi, 6, 7, 8 i 9. Zerowa Maria, 2, 3, 4, 5, 6, no i 7. Gra w Króla, wreszcie będę mogła to przeczytać, jestem tego mega ciekawa. 1 mam, a tak co zamówiłam, 2, 3, 4, no i 5, żeby od razu mieć komplet i nie czekać z zakupem, tylko jak mnie to wciągnie, to od razu po prostu za jednym zamachem. No i dla mojego narzeczonego Sunstone tom 5. No i to by było na tyle. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w następnych filmach i na konwentach.